Assalamu alaikum. Jabir ibn Abdullah przekazał, że prorok uczył towarzyszy odmawiania modlitwy Istikara w każdej sprawie, tak jak uczyłby ich rozdziałów Koranu. Powiedział: jeśli masz zamiar podjąć decyzję, odmów 2 rakaty poza obowiązkowymi modlitwami, a następnie powiedz: o Allahu, szukam przewodnictwa poprzez skuteczność Twojej wiedzy, szukam zdolności przez skuteczność Twojej mocy i proszę o Twoją wielką hojność, bo Ty masz moc, a ja nie. Ty wiesz, a ja nie. Ty jesteś wiedzącym wszystko, co ukryte. O Allahu, jeśli wiesz, że ta decyzja jest dobra dla mojej wiary, życia doczesnego i życia wiecznego, to ułatw mi ją, spraw, aby się spełniła i pobłogosław mi przez nią. A jeśli wiesz, że ta decyzja jest zła dla mnie, w mojej wierze, w życiu doczesnym i w życiu pozagrobowym, to oddal ją ode mnie i trzymaj mnie z dala od niej, a następnie ześlij mi dobroć, gdziekolwiek by ona była, i spraw, bym był zadowolony. Modlitwa ułatwiająca podejmowanie decyzji, istikhara, jest niezbędnym narzędziem, które każdy muzułmanin powinien posiadać, aby móc kierować swoim życiem. Życie składa się z decyzji. Wielu ludzi zauważa skutki decyzji dopiero wtedy, gdy mają ogromne, długoterminowe konsekwencje. Istnieją decyzje wszelkiego rodzaju, wypełniają każdą chwilę i wpływają na nasze życie. Podejmując decyzję, dużą czy małą, możemy jedynie oszacować jej prawdopodobny wynik. Opierając się na naszej ograniczonej wiedzy, nie możemy przewidzieć przyszłości ani być pewni, jakie będą skutki naszych wyborów. Możemy wiedzieć, czego chcemy teraz, ale skąd będziemy wiedzieć, czy ta osoba, ta praca, ten samochód lub ten projekt będą dla nas dobre w przyszłości? Jak możemy podejmować ważne decyzje, będąc ofiarą naszych wadliwych oczekiwań i przypadkowości życia? Wyobraź sobie, że możemy dowiedzieć się, jaka decyzja jest słuszna. Nie taka, która sprawi, że będziemy chwilowo szczęśliwi lub osiągniemy krótkoterminowy cel, ale taka, która będzie w najlepszym interesie naszej wiary i środków do życia, a także doprowadzi nas do najwyższego poziomu zadowolenia. Czy nie sprawdzalibyśmy naszych decyzji na każdym zakręcie drogi? Dlatego uciekamy się do modlitwy podejmowania decyzji. Czym jest modlitwa istikara? Modlitwa jest prosta. Wykonaj ablucję, odmów 2 rakaty i wypowiedz słowa błagania. Dzięki temu rytuałowi całkowicie poddajemy się Bogu, powierzając naszą duszę i nasze nadzieje w Jego ręce, a następnie poddając się w spokoju, bez względu na to, jaki będzie wynik. Cały stres i niepokój związany z próbą przewidzenia przyszłości i rozważenia każdej możliwości znika, ponieważ zaufaliśmy temu, który ma największą wiedzę i jest najbardziej delikatny. Teraz, podejmując decyzję, radzimy się tego, który zna to, co niewidzialne, zna przyszłość, a także nas samych, nasze nadzieje i lęki. Istikhara oznacza przyznanie, że nie jesteśmy w stanie podejmować najlepszych decyzji, dlatego prosimy Allaha, aby zajął się naszymi sprawami. Jakie są owoce istikhara? Nie jest to sen ani znak, na który czekamy, ale powierzamy naszą duszę opiece Boga i ufamy, że On poprowadzi nas ku temu, co słuszne na Jego drodze. Gdy już odmówimy modlitwę, możemy przestać się martwić i poczuć się swobodnie. Wykorzystujemy naszą mądrość, wgląd, rady innych i umiejętności rozwiązywania problemów,
aby podjąć najlepszą możliwą decyzję. Cokolwiek wybierzemy od tego momentu, będzie częścią Jego mądrości i współczucia dla nas i będzie najlepsze dla naszego życia na tym świecie i w życiu pozagrobowym. Ulga i wewnętrzny spokój, które istihara przynosi naszej duszy, są bezcenne.